Dzień dobry, witam Państwa. Mam dzisiaj kolejną przyjemność razem z Państwem gościć w kolejnym domu, w kolejnej kuchni. Dla nas to coś więcej, to taka wędrówka i wkroczenie w taką małą intymność i czyjś świat. Dzisiaj zaprosiła nas Pani Teresa Olejnik. Będziemy gotować. Będziemy gotować danie, nazywa się stir fry. Jest to połączenie kuchni polskiej z kuchnią azjatycką. Głównym elementem będą ryby, sos ostrygowy, ważnym elementem jest w tym daniu, i kasza jaglana. Wybór padł na dosyć egzotyczne danie, a tutaj widzę ludowe klimaty na fartuchu. Dokładnie, ja takie klimaty lubię. Polską ludową tradycję, natomiast jestem otwarta na różne egzotyczne smaki. Troszeczkę podróżowałam w życiu i kuchnia jest dla mnie, to znaczy jest dla mnie może tajemnicą jeszcze nieodkrytą, ale bardzo lubię jeść. Czyli to dobrze, bo jeżeli jest smak, to znaczy, że jest ciekawość, a jak jest ciekawość, to jest dobra kuchnia. Pani Tereso, od czego zaczynamy? To danie przygotowuje się stosunkowo krótko, więc myślę, że mniej więcej tyle czasu nam zajmie przygotowanie, co ugotowanie kaszy jaglanej, więc zaczniemy może od właśnie włożenia kaszy do wody, a w międzyczasie przygotujemy inne rzeczy. Kasza jaglana. Dzisiaj robimy jedną porcję, czyli bazujemy na jednym woreczku. A jeśli chodzi o pozostałe produkty, żebyśmy tutaj widzom, zanim zaczniemy gotować kaszę, pokazali. Mniej więcej wszystkiego jest po 100 gram, to znaczy 100 gram dorsza, 100 gram łososia, kilka krewetek, ja tutaj mam więcej, one nie muszą być wszystkie zużyte, kilka ząbków czosnku, troszkę cebuli, kawałeczek imbiru i jedna czerwona papryka. I jeszcze właściwie powinna być, ja tutaj mam taką gotową w słoiku, ale powinna to być, mogłaby być to świeża, ostra papryczka chili, jedna. Jedna sztuka, dobrze. Dobrze, proszę Państwa, będziemy zaczynali od gotowania kaszy, czyli wstawiamy wodę. Woda. Pani Tereso, dzisiaj wybraliśmy kaszę jaglaną, ale jakie zazwyczaj kasze Pani stosuje w swoich kuchniach? Kaszę jęczmienną, jaglaną, kaszę gryczaną, ale to w ostateczności, bo nie przepadam za nią, a do tego dania na pewno nie polecam kaszy gryczanej. A dlaczego? Nie pasuje smakowo. Smakowo nie pasuje zbyt, jest, no, to jest zupełnie inny klimat, tak bym powiedziała. Kaszę możemy wrzucić. Do osolonej wody oczywiście, lekko osolonej, i ona się nam powinna tutaj Ile minut? 12 minut Wiem, około. że też często Pani do tego dania stosuje kaszę jęczmienną, Jęczmienną, czyli tą tak. najbardziej popularną i Tak. najczęściej sprzedawaną w Polsce. Dokładnie, bardzo ją lubię, przyrządzam ją bardzo często do różnych dań, do gulaszy pasuje, do przeróżnych, i w zupach jest doskonała, i bardzo dobrze organizm funkcjonuje po tej kaszy. Ja mam nadzieję, że Państwu się dzisiaj to danie spodoba, nie ze względu jedynie na jego egzotykę, ale przede wszystkim na prostotę tego wykonania, bo mi się wydaje, Pani Tereso, że będziemy mogli dodawać to, co też lubimy, tak? Oczywiście. To znaczy, na pewno do tego dania nie polecane są ryby słodkowodne. Trzeba pamiętać, że to muszą być ryby morskie. Można poprzestać na jednym rodzaju ryby, można poprzestać na samych krewetkach, można. Tutaj wariacje są dowolne. Można nawet poprzestać na samych warzywach, jeżeli ktoś na przykład nie lubi ryb. Raczej nie mięsa. Raczej nie mięsa, bo to jest danie, zresztą dodatek sosu ostrygowego też sugeruje, że tutaj jest taka nuta bardziej, do której pasują bardziej rybki. Kasza nam się gotuje. Ja w międzyczasie, W co będziemy międzyczasie robić? podsmażymy sobie rybkę na oleju, ponieważ rybka jest bardzo delikatna. W oryginale powinna być smażona w woku i odkładana na bok tego garnka. Natomiast bywa często, że ponieważ ryba jest delikatna, że lubi się troszeczkę za bardzo tak rozciapać, mówiąc brzydko, i to Często się tak niefajnie. zdarza. Tak, dokładnie, często się tak zdarza. Dlatego ja preferuję usmażenie rybki osobno, a później się ją dzieli na kawałeczki i łączy z całym daniem. Dajemy zwykły, normalny olej do smażenia ryby. Tak, z tym, że rybkę trzeba solą morską potraktować, czyli odrobinę soli morskiej.
Tu mamy dwa ładne filety ryby, ale możemy wykorzystać też jeden lub zdecydować się na jedno. Na same krewetki. Na jedne krewetki. Krewetki. Oczywiście, można i same krewetki tutaj wziąć. Coś się stało. Sprawdzamy, czy... Tylko sól, czy pieprz też? Nie. Nie, samą solą. Samą solą traktujemy. Myślę, że olej powinien być dosyć gorący, żeby ona nam się od razu ta skórka zamknęła. Myślę, że już będzie dobry, bo tak się... O. Pani Tereso, ryby kojarzą mi się często ze świętami. Tak? Tak. Zazwyczaj wtedy smażymy duże ilości ryby, tak. Przygotowujemy. A na co dzień, oprócz ryby, co Pani również lubi jeść? Ja lubię wszystko jeść, prawdę mówiąc, jeżeli jest dobrze przyrządzone, ale na pewno preferuję dania, które można przygotować szybko, bo nie lubię przebywać w kuchni dłużej niż pół godziny. Aha, czyli takie zazwyczaj jednogarnkowe, szybkie dania. Dokładnie, preferuję danie jednogarnkowe i polecam, bo w nich jest wszystko, są smaczne, można je szybko przygotować, a życie jest zbyt piękne, żeby je spędzać zbyt długo w kuchni. Ale niestety taka natura, że jeść musimy, a ktoś to musi przyrządzać. A dla kogo Pani na co dzień gotuje? Dla męża i dzieci, jak mnie odwiedzają w weekendy albo na święta. Ewentualnie dla przyjaciół, bo spotykamy się raz w miesiącu, a czasami częściej. Mamy takie w wąskim gronie spotkania brydżowe i wtedy... Osoba, która przyjmuje gości, no musi jakąś tam kolację przygotować. Czyli w zasadzie to jest tak, trochę sprawa konkurencji, tak? Może tak, na pewno faktem jest, że każda z koleżanek, u której się spotykamy, gotuje co innego i jest to przyjemne, bo zawsze coś ciekawego można spróbować. I samemu się też trzeba postarać, kiedy goście przychodzą. O. Jak to w kuchni, jak to w domu, proszę Państwa, jesteśmy już z Panią Teresą bardzo blisko siebie. Mam nadzieję, że to spowoduje to, że Pani Teresa nam jeszcze poopowiada, czym się inspiruje zazwyczaj nie tylko w kuchni, ale i w swoim życiu i co ją właściwie kręci, można tak powiedzieć, tak? Tak? Pani Teresa, na co dzień, czym się Pani inspiruje do działania, bo jest Pani też kobietą biznesu. Tak, zgadza się, ale już jestem, zajmuję się biznesem od 25 lat i ostatnio szukam sobie troszeczkę takich odskoczni od biznesu, bo to może spowodować, że człowiek troszeczkę taki się stanie monotematyczny. Mhm. I kuchnia daje taką szansę? Kuchnia na pewno daje taką szansę, ale jeżeli o mnie chodzi, to ja, ponieważ jestem z wykształcenia germanistką, ja w ogóle lubię uczyć się języków obcych i w wolnych chwilach. I szukam sobie takich właśnie zajęć, gdzie mogę się troszeczkę języków obcych pouczyć. Zaczynamy od? Od starcia kawałka imbiru, bo w kuchni azjatyckiej on jest dosyć istotnym elementem. Imbir w ogóle ma dużo właściwości takich dobrych, jeżeli chodzi nie tylko o gotowanie, ale także o zastosowanie na przykład w herbacie. Tak, działa rozgrzewająco, ale ja bardzo lubię ten smak i właśnie lubię w połączeniu ze smakami ostro-słonymi, bo jestem zwolenniczką właśnie takich smaków, są moje klimaty. Nie przepadam za słodyczami, wolę takie słodko-kwaśne. Takie wyraziste smaki. Wyraziste smaki, mhm. Dokładnie. Dokładnie wyraziste. To nam wystarczy. To jest dosłownie malutki fragment imbiru i do tego będzie... Teraz kroimy czosnek na plasterki. Aha, czyli czosnku nie ścieramy na tarce, tylko kroimy drobno. Czosnek kroimy drobno na plasterki. Też lubię dużo czosnku, także zachęcam. Powiem szczerze, że to będzie bardzo dobre danie, szczególnie teraz, kiedy na dworze robi się coraz chłodniej. Zdecydowanie tak. Mhm. No, poza tym czosnek, jak wiadomo, jest naturalnym antybiotykiem, także warto go stosować w kuchni. Poza tym doskonale podkręca smak. Często, proszę Państwa, właśnie boimy się takich intensywnych smaków jak czosnek, cebula. Ale w tym przypadku się nie bójmy, jesteśmy u siebie w domu, gotujemy dla bliskich, a najważniejsze, jeżeli chodzi o bliskich, to jest dbanie o ich zdrowie, więc mam nadzieję, że się Państwo nie zniechęcą. To możemy połączyć razem w jednej miseczce, ponieważ to wszystko razem pójdzie w jednym momencie do smażenia. Już przygotowałam sobie cebulkę. Wcześniej obraliśmy jedną sztukę, tak? To jest pół.
Jeżeli ktoś nie lubi, ale ja lubię cebulę, ponieważ ona również podkręca bardzo dobrze smak potraw i wiele potraw nie miałoby smaku, gdyby nie cebula, dlatego ja stosuję również, ale można to danie w tym daniu pominąć cebulę, jeżeli ktoś nie przepada za cebulą, można to również... A czy można użyć czerwonej cebuli? Raczej nie. Raczej nie. Czerwona cebula, ja osobiście uważam, że nadaje się do sałatek bardziej. Jest delikatniejsza, do smażenia mniej się nadaje, ale niektórzy uważają inaczej, a to jest moje takie prywatne zdanie. Trochę jednak doświadczenia mam w tej kuchni. Przez siłą rzeczy, przez parę lat. Specjalnie dla Państwa zrobiliśmy króciutką przerwę, ale tylko po to, żeby dokończyć pracę, jeśli chodzi o krojenie warzyw. Pokroiliśmy, wszystko przygotowaliśmy, wyciągamy woka i teraz co będziemy robili dalej? I teraz woku przesmażymy króciutko, 2-3 minutki na gorącym oleju. Przesmażymy krewetki. Czy krewetki wcześniej jakoś doprawiamy? Nie, nic nie doprawiam. One nabiorą smaku warzyw, które będziemy za chwileczkę dodawać. Sosem ostrygowym też przejdą. Skropimy na koniec jeszcze cytryną. To powinno im wystarczyć. Często Pani robi krewetki, bo w ostatnim czasie dużo zwolenników się pojawiło krewetek. Tak. Kiedyś każdy się bał jednak tych śródziemnomorskich. Egzotycznych robaków. Nie, ja bardzo lubię te krewetki, mają dużą zawartość białka. Są bardzo smaczne, można je przyrządzić na przykład wyłącznie z czosnkiem, przesmażając z czosnkiem i leciutko traktując z cytryną i solą i będą również bardzo dobre. Także jako przekąska do czego, albo dodatek do sałat również bardzo dobre są. Także ja krewetki lubię, polecam. Jadłam już w najprzeróżniejszych sosach. To jest po prostu danie genialne, ponieważ bardzo szybko one, widzicie Państwo, jeszcze może pół minutki i już właściwie będą gotowe. Pani Teresu, tak się zastanawiam, bo Pani wspomniała o tym, że lubi gotować szybko. Ale wspomniała Pani też o tym, że gotuje dla dzieci czasami, tak? I zdarza się, że wpadają. Czy wtedy Pani musi dłużej stać w tej kuchni? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, ponieważ dzieci tęsknią za smakami, które znają z dzieciństwa, a wiadomo, chowały się w latach 80., więc nie było zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o produkty spożywcze. Więc wtedy się gotowało gołąbki, pierogi, kopytka. To zresztą, co dzisiaj u nas bardzo często można w najprzeróżniejszych barach, i co ja zresztą bardzo lubię sama jeść, tylko niekoniecznie robić. No ale dla dzieci, czegoż się nie robi dla dzieci i dla wnuków już. Dobrze. Krewetki nam się smażą, kasza już też praktycznie dochodzi. 10 minut, kasza już jest prawie gotowa, ryba w zasadzie też. Co będzie następne? No i teraz właściwie przystępujemy do zakończenia tego dania, to znaczy przesmażamy cebulkę. Wykorzystujemy, widzę, tłuszcz, na którym wcześniej smażyliśmy krewetki. Troszeczkę odlałam, tak, ale to nie ma potrzeby ponieważ smaki, które się wydobywają z krewetek, są również bardzo dobre. Więc warto, żeby całe danie tymi smakami przesiąknęło. Dosyć intensywnie to powinno być przesmażane. Tutaj proszę Państwa, Państwo nie czują, zazwyczaj mam nadzieję, że jednak w jakiś sposób się z nami integrują. Czuć zapach czosnku, imbiru i cebuli i naprawdę to wszystko zaczyna przybierać jakiś naprawdę konkretny obrót w konkretny smak. Teraz zaczyna przybierać kształt i smak i to jest to właśnie, co ja lubię. Ten zapach czosnku jest po prostu nie do zastąpienia, prawda? O, jeszcze tutaj zapomniałam, jest jedna istotna rzecz, to jest... Co to jest za sekretny sos? To nie jest sos, tylko to jest papryka chili połączona z czosnkiem. Jeżeli ktoś lubi bardzo ostre smaki, to może zastosować więcej chili, ale również na koniec można sobie dosmaczyć chili. Natomiast ja tak ostrożnie dodaję, bo nie każdy lubi na ostro, a papryka chili jest bardzo ostra. I teraz dodajemy
szybciutko papryczkę i również ją przesmażamy razem. Czy tylko czerwoną paprykę wybieramy do tego dania? Do tego dania pasuje czerwona papryka wyłącznie. Ja teraz, żeby podusić tą troszeczkę paprykę, bo lubię co prawda jak jest chrupiąca, ale lubię jak jest tak pół twarda. I co to za magiczny sos mamy? Sos to jest sos sojowy. Aha. Troszeczkę podlewam, też podkręci smak. A ponadto jeszcze poddusi się tutaj. Chciałabym, proszę Państwa, na chwilę z Państwem się zamienić miejscami, bo stoję tutaj i naprawdę czuję głęboko w nosie zapach imbiru, bardzo mocno. I przyznam szczerze, że odetkały mi się, więc już zaczyna działać ta Pani kuchnia na mnie. Już zaczyna działać, tutaj wyłączam, już rybka jest gotowa, ona się tam dusiła spokojnie. To jeszcze troszeczkę, bo nie chciałabym, żeby się przypaliło, to nie powinno się przypalić. Cebula też nie powinna być przysmażona, ona powinna być uduszona, ale nie, raczej tak na złoty kolor razem. No i tak jak mówię, lubię jak jest papryka troszeczkę bardziej miękka, jak nie jest taka całkiem surowa i twarda. Chociaż Azjaci może by powiedzieli, że nie mam racji, ponieważ długie smażenie pozbawia warzywa. Pozbawia warzywa i smaku. O! I teraz łączymy z krewetkami. I proszę Państwa, już powinniśmy odcedzać kaszę i łączyć to z kaszą. Ponieważ ja nie wiem, czy tak widzicie, jak to szybko poszło. Kasza się nie zdążyła ugotować, a my już mamy wszystko. Bo teraz jak połączymy z kaszą, połączymy z rybą, mamy gotowe danie. Teraz dzielimy rybkę na kawałki, wcześniej usmażoną. W oryginale ona powinna być smażona w kawałkach, w tym wokół, ale moim zdaniem za szybko by się rozciapała, w związku z tym ja preferuję przesmażenie, a później podzielenie na, nie muszą być to idealnie równe kawałki. Rozdrabniamy. Jak połączymy teraz kaszę z tym daniem, połączymy z rybką, to właśnie my mamy gotowe danie już. Z czym się Pani, z jaką podróżą kojarzy się Pani to danie? No, może z podróżą do Chin. Właśnie jestem świeżo po wycieczce do Chin. Takie jedzenie, jak nam tam dawali, to chyba na całym świecie jest niespotykane. Wiedziałam, że Chińczycy umieją gotować, ale to, co tam dostawaliśmy do jedzenia, to po prostu była rewelacja. Właśnie a propos cebuli, cebula duszona na przeróżne sposoby. Można jeść samą cebulę, tak dobrze jest przyrządzona. Te sosy, które, nie wiem jak oni to robią, to jest tysiącletnia, czy może kilkutysięcznoletnia kuchnia. Oni umieją to robić, ja ich podziwiam i chciałabym też tak umieć to robić. Jeden posiłek to jest kilka, co najmniej kilka, albo jak jeżeli nie kilkanaście dań wystawionych na stół. Każdego spróbuje się łyżeczkę, każdy ma inny smak, ale po prostu to jest niebo w gębie przysłowiowe. Można powiedzieć, że troszeczkę jakby tej kultury Pani próbuje przenieść do swojej kuchni. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj przygotowaliśmy, też Państwu się spodoba. Ja też mam nadzieję, że zwłaszcza, że nie jest trudne w przygotowaniu i sprawia przyjemność już w trakcie gotowania, ponieważ te zapachy są jedyne w swoim rodzaju. Ważne tutaj, wrócimy do kaszy, ważne proszę Państwa jest to, żeby kaszę po ugotowaniu zostawić chwileczkę tak, żeby ta woda, która się tam zgromadziła podczas gotowania, wyciekła spokojnie, żeby nam się danie nie zlepiło później w patelni. Dokładnie. I teraz jeszcze raz włączam woka. Teraz już wszystko łączymy, dodając na koniec, co jest bardzo istotne, proszę Państwa, to jest clue całego programu, całego dania, to jest, proszę Państwa, sos ostrygowy. On nadaje tego właściwego smaku temu daniu. Jest dostępny w żarach, w dużych sieciach, także nie ma problemu, możecie Państwo czy w Kauflandzie, czy w Tesco sobie nabyć. I to wszystko razem mieszamy teraz na patelni. Tak. Może to nie wygląda tak tutaj super atrakcyjnie, ale
Zapewniam Państwa, że smakuje wyśmienicie. Do takiej porcji powinniśmy dodać 3 łyżki, przepraszam, tego sosu. Ten sos jest dosyć gęsty i taki zawiesisty. Kolorem przypomina sos sojowy. Sojowy, tak, to jest zbliżony sos sojowy, ale ma jakiś wyciąg z ostrych jeszcze tutaj. O, teraz mieszamy. Już nawet wyłączę. Pokażę, co chodzi o to, żeby połączyć. Czy tego sosu ostrygowego używamy także do innych dań, czy akurat specyficznie, jeśli chodzi o połączenie z rybą i krewetkami? Myślę, że do ryby głównie, tak. Proszę nie przesadzać, ale muszę przyznać, że mnie osobiście tak smakuje ten sos, że ja lubię sobie do innych dań dodać, żeby je tak dosmaczyć, podkręcić smak. O. I teraz powinniśmy, proszę Państwa, jak to wyłożymy na talerzyk, posypać jeszcze, skropić cytryną i posypać szczypiorkiem. No więc ja ten szczypiorek jeszcze szybciutko pokroję. Mogę tutaj na chwileczkę. Pokażemy to na talerzu. Myśli Pani? Tak. Tak. Proszę Państwa, podobno trzeba być mądrym, więc my jesteśmy mądrzy i będziemy kończyć w kuchni, a kończyć będziemy naprawdę dzisiaj egzotycznie i szybko, powiedziałabym, ale aromatycznie i miło. To co? Krem à la krem, czyli nakładamy. Dokładnie, nakładamy porcyjkę sobie na talerzyk, żeby wyglądała bardziej atrakcyjnie, proszę Państwa. Posypujemy szczypiorkiem na talerzu. Możemy skropić też cytrynką. I piątkowa kolacja. Do tego dodatek winka. Życzę smacznego. Życzymy smacznego. Dziękujemy i dziękujemy Pani Teresie, że zgodziła się zaprosić nas i pokazać nam to, jak gotuje w swojej kuchni. Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. Nam również. Pozdrawiamy naszych widzów. Thank you.